5 maja, środa, bardzo wcześnie rano, bo 6:28, tyle co się obudziłem, dokładnie 5 minut temu. Oczywiście wziąłem telefon, zobaczyć jak zawsze, jakie nowe tam nagrania u Alberta powstały. No i tutaj muszę wykazać pewną, no niestety, obłudę ze strony Alberta. Jak to się mówi, kłamstwo ma krótkie nogi. Wcześniej czy później zawsze na jaw wyjdzie, prawda? W niedawnych, przedostatnich nagraniach zrobiłem nagranie, gdzie o godzinie tak samo jak teraz, 6 rano, pojawiły się pewne komentarze pod nagraniem Alberta i ja też napisałem komentarz, oczywiście oczekując odpowiedzi od Alberta, których nie było. Potem Albert w nagraniu oczywiście stwierdził, że on o tej porze śpi, prawda? Tak samo któryś z komentatorów napisał, że o tej porze Albert jeszcze tam w Chicago śpi. Także no, tutaj widzimy, że jest właśnie inaczej. Proszę bardzo, nowe nagranko Alberta. Zobaczmy, jaki tytuł nagrania. Zbawienie przez Maryję, zbawienie trwa, podłe upodlenie. I teraz tutaj widzimy 9 komentarzy. I tutaj jako primo piano, komentarz Megawity, która napisała godzinę temu. No i jakoś, proszę bardzo, jest jedna odpowiedź, patrzymy. W tym momencie 49 minut temu Albercik odpisał komentarz do Megawity. Ja czekałem ponad 13 godzin na odpowiedź. Obrońcy Alberta twierdzili, że no Albercik o tej porze śpi, więc nie mógł mi odpowiedzieć o tej godzinie porannej. A tu widzimy, że Albercik jednak o tej godzinie potrafi odpowiadać na komentarze. Także jeszcze raz, jak mówię, godzina 6:30 rano, Albercik aktywny. Czyli Albercik komu chce, jak chce, odpowiada o godzinie, której chce. Kłamstwo ma krótkie nogi, wcześniej czy później zawsze na jaw wyjdzie. Także bozzato, Albercik przyłapany na kłamstewku, prawda? I ci, którzy Albercika bronili, że Albercik o tej porze śpi, czy tam odpoczywa, no też zostali przyłapani na po prostu ślepej, kłamliwej obronie. No, to tyle w tym nagranku.